Siemanko, jestem Lucek, to jest Car Mechanics Simulator 2018. Zapraszam Was na kolejny odcinek z tej gry. Mam nadzieję, że miło spędzicie czas. Na Steamie pojawiło się bardzo dużo negatywnych opinii na temat gry, ale też pojawiło się sporo pozytywnych. Tomek jest troszeczkę smutny, bo nikt nie będzie chciał z nim grać. Nie no, o co chodzi? Chodzi o to, że dużo osób narzeka na to, że gra nie jest dobrze zoptymalizowana, że ma trochę bugów. No jest trochę tych bugów. Muszę przyznać, że są troszeczkę problemy. Mam nadzieję, że twórcy sobie z tym poradzą i że naprawią wszystkie jakieś tam, no wiecie, błędy związane z grą. Ja teraz natrafiłem, był patch, który się pojawił dosłownie chyba dzisiaj. I on sprawił, że nie działa radio. Nie wiem, próbuję jakoś włączyć. W ten sposób, czy w ten, może jak włączę sobie nowe zadanie, to mi się to radio naprawi czy coś, ale obecnie nie działa, restart gry też nie pomagał, nie wiem o co chodzi, dlatego dzisiaj włączymy sobie swoje takie radyjko. Będzie sobie tutaj lecieć muzyczka, którą będziecie słyszeć taką ze Spotify'a. No, a wracając do mojego zlecenia, no to Tomek tutaj zrobił całkiem niezłą robotę z tym samochodem, ale dalej nie mogę namierzyć części, która jest popsuta. I nie wiem, co tu mu stuka w tym silniku jeszcze. Ale odnośnie... Jak to się nazywało z tymi felgami? Osadzenie felgi. Odnośnie tego osadzenia felgi, no to zobaczcie sobie, jak to wygląda. Więc tak, mamy osadzenie felgi. Tutaj mamy zwykłą felgę, normalną, taką... Zero osadzenie, tak? Zero tam chyba to jest w milimetrach podane, czy w centymetrach, raczej w milimetrach. A tutaj mamy 45 osadzenie, jednak dało się taką felgę zainstalować, wcześniej jakoś nie mogłem, nie wiem o co chodzi. I zobaczcie, że ona jest po prostu przesunięta, nie? Tutaj mocowanie na śruby, te śruby są tutaj wklęsłe, widzicie? Tu są na przykład, o, tutaj wystają troszeczkę. I to koło jest przesunięte, tak jakbyśmy mieli zainstalowany dystans, cała filozofia, tylko że to już jest zawarte w feldze od razu, no nie? No i to cała filozofia. Najlepsze jest to, że klient, który przyjdzie do Tomka odebrać samochód, będzie miał wszystkie trzy koła wyglądające tak samo, a czwarte będzie miał tak. I co ciekawe, jak wejdziemy sobie w zadanie, to wszystko jest fantastycznie. Ale jest problem z jedną częścią. O się, tutaj się coś popsuło. No, coś się rozjechały te napisy. To po ostatnim patchu, bo widzieliście, że w ostatnim odcinku wszystko było jak najbardziej w porządku, a teraz porobiły się jakieś dziwne problemy, nie wiem. Chyba przywrócę sobie poprzednią wersję gry, która działała troszeczkę lepiej. No ale tak, dużo osób się skarżyło właśnie na te błędy i część, jedna osoba mi powiedziała, że lepiej się ogląda tę grę niż się w nią gra. Chociaż moim zdaniem jest grywalna, no, nie jest aż tak źle, żeby ona nie działała. No, zobaczcie, że u mnie działa naprawdę płynnie, niektórzy mówią, że mają mało FPS-ów czy coś. No oczywiście mam dobry komputer, ale no, myślę, że nie jest aż tak źle. No, może niektórzy przesadzają, takie pierwsze wrażenie z tej gry mają jakieś złe czy coś. Może mają piracką wersję, ale no w sumie jakby mieli piracką wersję, to by nie mogli robić recenzji na Steamie, a na Steamie tych opinii negatywnych trochę jest. No ale to tak tytułem wstępu na temat gry, teraz po dniu od publikacji, po kilku dniach od premiery gry. Także jesteśmy w stanie coś o niej więcej powiedzieć. No ale wracając do przygody Tomka, musimy ukończyć jakoś to zlecenie. Pamiętam, że w Car Mechaniku 15 było coś takiego, że można zakończyć zlecenie przed chyba jego wykonaniem, albo je odrzucić. No ale ponieważ to jest zadanie fabularne, tego chyba nawet tutaj zrobić nie możemy i raczej nie powinniśmy nawet. Zastanawiam się, co dokładnie tutaj jest zniszczone. Myślę, że moglibyśmy zbadać chłodnicę, bo to jest kolejny element... ruchomy. Nie. A, wentylator. O kurczę, patrzcie, 10%. Kolejny element ruchomy, który mógłby ewentualnie mu tutaj trzeszczeć, bo cały rozrząd, tu wszystko żeśmy rozebrali, sprawdzili. Wszystko było fantastycznie. To, co trzeba było, wymieniliśmy. A tutaj widzę, że coś z tym wentylatorem jest nie tak. A, był na 10% tylko. Gdzie to jest? Aha, i propos jeszcze bugów. No to zobaczcie. Ja na pewno nie kupiłem tyle felg. Nie, kupiłem sobie ostatnio tą felgę, tak żeby potestować sobie różne rzeczy, żeby się tam nauczyć w tym mechaniku, robić parę tych rzeczy związanych z naprawą, żeby już na odcinkach tak nie lamić, ale
tych felg mam zdecydowanie za dużo, o co tu chodzi? Wiecie, ja się cieszę, bo będę mógł to wszystko posprzedawać, ale kurde, jest tego za dużo. Musimy kupić w takim razie... obudowa, wentylatora, chłodnicy, wentylator. A nie lepiej wentylator, chłodnicy? Obudowa wentylatora, chłodnicy, okej. Okay. Więc co, wentylator trzeszczał mu tutaj pod maską. Robiłem test tego samochodu i nie było tu żadnych problemów. Nic nie trzeszczało, więc tutaj dźwięki nie są zaimplementowane. Wentylator wpiszemy sobie. Uhu, tutaj trochę tego jest. No to chyba ten standardowy, co? Dobrze, no i teraz... właśnie, bo myśmy to zdemontowali... Przepraszam, Tomek to zdemontował. W ten sposób, że zeszła jakby całość. Nie wiem, czy ja to mam jakoś połączyć. Aha, w ten sposób, okej. Okay. No i mamy... pyk. No i myślę, że to będzie to. Zadanie wykonane. Myślałem, że nie uda się znaleźć tej części, no ale tak sobie pomyślałem. Kurczę... coś tutaj... musi być jeszcze w tym silniku takiego trzeszczącego. Co tam może trzeszczeć? No i wentylator okazał się właściwy. Znaczy, niewłaściwy. Zobaczmy, następne zlecenie. Popatrzmy sobie. O, to jest... Sierra? Jakoś nazywał. Ford Sierra? Nie pamiętam już. Naprawa o stanie 50%. No to gościu nie jest wymagający. Co my tu jeszcze mamy? Dobrze. No o, co to jest? Aha, to jest to Audi. A już przemalowane. Elementy rozrządu, olej, filtr. Dobrze, zrobimy sobie jedno zadanie. A co tutaj mamy jeszcze? A, okej, okay, to jest ten sam co ten. A, to zadanie nam się nie skończy. Ale weźmy sobie Sierrę. Mam nadzieję, że to jest Sierra. Jeśli się pomyliłem, to przepraszam. Obejrzmy sobie ten samochód. Tak wygląda. Napęd na tył. W standardzie. Wow, nie chciałem od razu przybliżyć, ale chciałem wejść do środka, zobaczyć. Okej. Okay. No i środek wygląda sobie tak. Mówiliście, żebym sobie wziął, ustawił tutaj graficzne ustawienia na maksa, na ultra. W sumie ustawiłem sobie teraz, nie widzę specjalnej różnicy, ale wcześniej ustawić sobie ich nie mogłem. Też jakoś to było zbugowane, że próbowałem zmienić ustawienia na najwyższe. No i się nie dało. Wracało to do tych standardowych ustawień, tych, nie wiem, średnich czy jakichś tam. Okej, okay, zobaczmy, co mamy do robienia z tym samochodem. Więc... podwozie, wymień uszkodzone części, a to jest zawieszenie ma luzy. O! No dobrze, wiecie co, musimy się autem przejechać jednak, także niepotrzebnie brałem go tu na podnośnik. A tak swoją drogą, ten podnośnik... jak dla mnie powinien być ustawiony może bardziej na wprost drzwi garażowych. Zdecydowanie łatwiej by się tym samochodem wjeżdżało tutaj, co? I wyjeżdżało. No ale nie jestem ekspertem, wypowiadajcie się na ten temat. Idziemy na tor testowy, przebadamy sobie ten samochód. Tomek, mechanik, wszystko myślę, że zbada swoim czujnym... czym czujnym? No, czujnym czuciem zbada cały samochód. O, shit! To będzie chyba pierwsze auto, które na jedynce nie będzie jechać 100 na godzinę. Nie no, tutaj mamy na naprawdę dużych obrotach. Na naprawdę dużych obrotach autko jedzie, ale na dwójce 50 km na godzinę to jest taka prędkość chyba optymalna. Wow, bardzo skrętny ten samochód jest. I mamy tu napęd na tył. Powinien być napęd na tył. Przynajmniej tak ma ten Ford. No dobra. Jakoś tam nim rzuca, ale nie ma, wiecie, to nie jest gra o drifcie. Trochę by można tu pozarzucać, ale chodzi tu głównie o to, żeby się przejechać tym autem. Piszcie mi w komentarzach, że w grze ma być coś takiego jak transport samochodu do garażu. Przez miasto. No, jestem ciekawy, ale na razie jedynie gdzie możemy jeździć to na torze testowym. Może to później jakoś się rozwinie, chociaż wątpię szczerze mówiąc. Myślę, że to cała ta nasza rozgrywka ograniczy się raczej do toru, do złomowiska, bo też na złomowisku mają być jakieś akcje. No i do oczywiście garażu. Powiedziałem garaż dwa razy? Jestem pewny. Okej, okay, mamy wszystko tutaj wylistowane, co jest nie tak. Będziemy musieli kupić obejmy. Widziałem, że tam końcówki, coś tam układu. Zaraz zobaczymy. Dobrze, myk. Do góry. No, na pewno podwozie będziemy robić, więc... o kurczę, nie to chciałem.
Nie to chciałem. Ok, więc tak. Teraz wszystko się tu wyświetla fantastycznie, także jest ok. Podwozie, czyli tutaj mamy teoretycznie podwozie. Sprężyna przednia, to może być ciekawe, bo będziemy musieli używać ściągacza do sprężyn, prawdopodobnie, ściągając amortyzator. Ok, zobaczmy sobie, jak to wygląda. Mamy tutaj sporo części do wymiany. Będziemy musieli na pewno odkręcić lewe koło. Więc bierzemy się do roboty. Nie ma czasu do stracenia. Właśnie, czy ja już mam... Który mam poziom? Mam piąty poziom. Mogę sobie chyba ulepszyć Tomka. Tomek, chodź do skrzynki. Zobaczmy. Dostępne punkty 2 na 4. Możemy szybciej biegać po garażu. To mi się na razie nie przyda. Części 50% szybciej. Na razie nie jest mi to jakoś potrzebne. Najbardziej to jest potrzebne chyba odkręcanie śrubek. Ulepszenie warsztatu. Ja bym poczekał też do tego ulepszenia warsztatu. Mogą być później fajne, ciekawsze zlecenia. Więc raczej bym poczekał na te dwa dodatkowe punkty. No ale teraz musimy tutaj końcówkę drążka kierowniczego odkręcić. Odkręcanie śrubek jest krytycznie ważne, bo zobaczcie, odkręca się bez przerwy, cały czas coś, no nie? I a, shit. Tutaj chyba też przekładnia. Tak, czy przekładnia jest na czerwono, czyli też będziemy musieli to koło odkręcić. Ja tak się zastanawiam, moglibyśmy komuś wymienić felgę na jakąś większą, na przykład 25 cali, albo nie wiem, jaką tam. I ciekawe, w sumie nie wpłynęłoby to w żaden sposób na zadanie, nie? Ale tamtemu gościowi zainstalowałem koło, które odstawało. Jakoś nie było problemu, także możemy kiedyś takie jaja porobić, no ale na razie nie chcę ryzykować źle wykonanym zadaniem, bo Tomek jeszcze nie ma takiego doświadczenia w kantowaniu, on się musi wszystkiego nauczyć. I mam nadzieję, że nauczymy się tego wszystkiego razem. Widzę, że tarcze hamulcowe są z przodu bardzo kiepskie, bardzo takie zardzewiałe, ale no, na razie tym się nie zajmujemy. Więc okej, spróbujmy tutaj odkręcić. Łącznik stabilizatora, stabilizator będzie trzeba wymienić. Amortyzator też wygląda okropnie, zardzewiały cały. I żeby go odkręcić, o, nie musimy nic od góry kręcić? No to ciekawe. Myślałem, że od góry też coś będzie. Jeszcze sobie zobaczymy tutaj. Skrzynia biegów jest na żółto. Coś tu jeszcze, a widzicie, łożyska. Jest łożysko do wymiany, czyli musimy... Zaślepka, no będziemy musieli chyba wszystko ściągnąć, żeby dostać się do piasty. Okej. Tarcza też wyglądała okropnie, nie wiem czy czasem nie będziemy musieli... Aha, może z tej strony... Okej. Zobaczmy sobie, okej, to jest tak. Coś tam pościągałem, nie jestem pewny, ale chyba za dużo podkręcałem tutaj. Zobaczmy sobie tutaj badanie. Wszedłem do środka silnika. Zobaczcie. Jestem w środku. Wszystko ładnie tu wygląda, także naprawdę w porządku. Tutaj łożysko piasty wygląda w porządku. To mamy załatwione i teraz tak. Zobaczmy sobie listę części, żeby wiedzieć, co zamówić. A, i tutaj mamy... Właśnie, spróbujmy użyć tego ściągacza do sprężyn. Połącz... Rozdział części. Teraz tak, górne łożysko, czyli amortyzator też do wymiany. Może się okazać, że w ogóle nie musimy tego rozdzielać, ale zobaczmy tak sobie, jak to wygląda. Okej, coś tam się podniosło, ale wyglądało to dziwnie. Okej. Dobrze, więc... Moment, bo tu nie wiem... może po kolei. W tej grze mamy coś takiego jak notatnik. Możemy sobie tutaj coś chyba zapisać. Notatkę o części. Nie mogę. Nie wiem czemu. Ach, dobrze, że mogę z tego wyjść, ale nie wiem, czemu nie mogę dodawać tych notatek. Tutaj, jak jestem w komputerze, też nie mogę w to wejść. Dobrze, teraz musimy znaleźć odpowiedni amortyzator. Amortyzator przedni. Czy to był po prostu taki zwykły amortyzator przedni?
Musimy sobie wejść w części. Tam jeszcze z tyłu dużo do wymiany jest. Nie chcę wszystkiego naraz robić. Podzieliłem sobie pracę na przód, a później zajmę się tyłem, bo tam też z tyłu zawieszenie jest. Więc tak, drążek kierowniczy, przekładnia drążka kierowniczego też tam będzie do wymiany. Tutaj... sortowanie. O, shit. Według czego? Okej, tutaj są według stanu, według nazwy i według... Ja bym wolał na przykład, żeby tu było sortowanie. A nie, jest coś tutaj. Silnik zawieszenie. Okej, dobra. Dobrze, wszystko jest w porządku. Drążek kierowniczy, drążek... A, widzicie, ja tutaj miałem jakiś stary drążek. Ale jeden drążek kierowniczy mamy, więc potrzebne są nam dwa. Musimy kupić jeden łącznik stabilizatora, amortyzator przedni i końcówka. Okej. W takim razie lecimy. Zawieszenie. To będzie chyba... karoseria. No to musimy wejść tutaj. Sklep główny. Kierowniczy. I tutaj będziemy mieli wszystko kierownicze. Przekładnia kierownicza. Jedna. Końcówka drążka. Drążek. To mamy. Co tam jeszcze było? Łożysko. Łożysko... koło pasowe? Łożysko. Na pewno to będzie mi potrzebne. A, czyli będziemy musieli wszystko złożyć. Dobrze. Łożysko piasty, to na pewno. Amortyzator przedni. Przedni zwykły jakiś tam. Ach, kurczę, łożysko górne amortyzatora mieliśmy właśnie dobre. Sprężyna. Sprężyna przednia. No tutaj mamy tylko jedną sprężynę, więc się na pewno nie pomylimy. Dobrze, spróbujmy teraz to złożyć, ten amortyzator. Połącz części. Więc tak, mamy amortyzator, mamy sprężynę i mamy łożysko nowe. Ale... szkoda mi tego łożyska nowego. Dajmy mu to stare. Pyk. I w ten sposób, nie? Teraz nam się coś tutaj robi, ale... ta cała część jakby się nie rusza. Dobrze. I wolałbym, żeby to samemu można było, tak jak odkręcać śrubki, nie? To samemu można było to jakoś tam przekręcić, odkręcić, wkręcić, a nie w ten sposób. No ale dobra. Okej, mamy. Tutaj nie musimy się specjalnie martwić tymi częściami, w jakim one są stanie, bo musimy mieć tylko 50%, także bez problemu. Końcówka. Stabilizatora nie kupiliśmy. Dobrze, to zamontujemy na razie to, co mamy. Pyk. Dobrze, to możemy już chyba zamontować. 50% idealnie. Zaślepka. Wszystko tak na 50%, prawie że na styk, nie? Te części, które sobie wyciągnęliśmy. Okej, śrubki dwie. I musimy jeszcze stabilizator. I tam coś było jeszcze z łącznikiem stabilizatora. Nie tak. Musimy jeszcze wejść i montowanie. Drążek kierowniczy i końcówka drążka. Także Tomek idzie z robotą jak burza. Teraz jeszcze zerkniemy sobie na części. I tak. Stabilizator przedni. Czy coś mamy jeszcze do stabilizatora? Łącznik stabilizatora. Wiedziałem, że coś tam jest nie tak. Tomek mi przypomniał gdzieś tam w myślach. Dobrze. Stab. A, stab, nie sub. I tak. Stabilizator przedni. Łącznik stabilizatora. A właśnie, jaki to typ jest. Zaryzykuję, kupię taki. $29 mnie chyba nie zbawi. Zobaczmy. Pyk. Pyk, mamy. Będzie trzeba posprzedawać te wszystkie części, które nie są nam już potrzebne. Tomek nie może sobie pozwalać na takie niepotrzebne wydatki w postaci magazynowania części, które nie są nam już potrzebne i których nie użyjemy, które mają naprawdę mały procent, a z których okazuje się, że dużo można wycisnąć, jeśli chodzi o sprzedaż. Z opon można wycisnąć, nawet zużytych w 100%, można wycisnąć jeszcze trochę hajsu, to jest w ogóle dziwne. No dobrze, myślę, że przód mamy chyba już skończony. Zobaczmy, jak wygląda nasze zadanie. Nie znaleziono części. Coś tutaj jeszcze jest zniszczone.
Nie wiem, czemu to zostało podzielone na dwie części. Nie, to powinno być chyba w jednej zakładce, no ale nieważne. Tu coś mamy i znowu będziemy musieli szukać. Podstawa biurkowego, obejma, okej, musimy kupić dwie obejmy, jedną podstawę. To akurat jest proste. Py i ur. Piórkowy, podstawa, ale obejmy nie ma. Aha, bo to po prostu obejma resora jest. Potrzebujemy dwie obejmy. Dwie? Trzy? Ale jedna część jest niewiadoma. Tomek musi pomyśleć. Tak, dwie obejmy. Tomek musi pomyśleć, co to może być. No i tutaj chyba będzie nam... O, jest. Pyk. Teraz i tak musimy ściągnąć te obejmy, mimo że one są prawdopodobnie dobre. Nie, te są akurat zepsute. A, wyglądają jakby były dobre. Nie są takie zardzewiałe, jak na przykład ta podstawka, nie? 15%. Okej. Montujemy podstawkę. Dobrze. I okej. Mamy zamontowane. Jakie nowiutkie. Kurczę. Tomek normalnie będzie zadowolony ze swojej pracy. Teraz postawmy samochód na dół. Ktoś z was pisał w komentarzach, że odnośnie ściągania kół raczej nie powinno się ich ściągać, gdy samochód jest podniesiony wysoko. Zgadza się, bo czasami te koła ogólnie w samochodzie są bardzo ciężkie. Stosunkowo, jeśli mielibyśmy je za każdym razem ściągać, taki mechanik, który ma powiedzmy do zrobienia w ciągu dnia 3-4 auta, miałby ściągać za każdym razem z góry te koła, a jeszcze czegoś by tam zapomniał przykręcić i musiałby znowu ściągać i zakładać koło, jak to w przypadku Tomka naszego tutaj, no to chyba by się zapierdzielił. A tak to sobie tu odkręca przy samej ziemi koła, podnosi samochód, coś tam robi, ściąga i gitara. Patrzę, że układ wydechowy, tłumik środkowy jest bardzo zardzewiały. Można by było to jakoś przebadać. No ale zajrzę do komory się... Ogólnie, co my tutaj mamy? Co było napisane? Zawieszenie maluzy, to już zrobiliśmy, ale... Podwozie wymień uszkodzone części, czyli coś z podwoziem związane. Ile tu mamy w ogóle? 114 koni mechanicznych. Okej. Coś z podwoziem, znaczy myślę, że to jest element zawieszenia. To jest też ciekawe, bo widzieliście, że ta... A właśnie, pamiętam, że gumy były tutaj w 15 często w słabej kondycji. Spróbujmy coś tutaj przebadać. A, ścieżka diagnostyczna. Obecnie tej ścieżki diagnostycznej nie mam, więc... Więc to nie powinno mi się tu pokazywać. Dziwne, że nie wykazało wszystkich części. Ta część musi być tutaj jakoś sprytnie ukryta. Fajnie wzdłużnie ustawiony silnik. Dlatego tą Sierra lubią tak swapować. Tam różne wielkie silniki. Słyszałem kiedyś taką Sierra na drifcie. O kurde, nieźle brzmiała. Znaczy Tomek słyszał, nie ja Lucek. Zerknijmy jeszcze tutaj. Tu mamy naprawione. No właśnie, ta część na pewno nie będzie widoczna. Więc jedynie jak możemy ją namierzyć, to poprzez patrzenie, które części są bardziej zardzewiałe z tych, które widzimy gołym okiem, nie patrząc przez to spojrzenie naszego mechanika. Więc popatrzmy jeszcze chwilę tutaj na zawieszenie, na te części. Może któraś z tych gum? Guma tulejowa. Zobaczmy. O, co to mi się... Nie, no tego nie chcę... Nie. Tego nie chcę. Chcę tylko sprawdzić. Aha, bo to bym musiał... Wahacz dolny cały ściągać, żeby jakąś tam gumę namierzyć. Czy to jest... W jakim to jest stanie? Tylko nie mówcie, że ta cała belka jest do dupy. Na pewno chodzi o element podwozia. Co tu by mogło być nie tak? Czasami właśnie fajne są takie momenty w Car Mechaniku. To jest najlepszy moment w tej grze, kiedy musisz
sam jakimiś swoimi doświadczeniami, nie będąc nawet mechanikiem, sam swoimi doświadczeniami z samochodem i jakimiś tam rozmowami z różnymi mechanikami nawet, dojść do wniosku, co może być zniszczone w tym samochodzie, co może być nie tak, co trzeba wymienić, mniej więcej znając się na tym, ale jednak nie do końca, tak jak w moim przypadku, bo nie jestem mechanikiem z zawodu, starasz się wywnioskować, co tu może być nie tak, co tu może stukać, co tu może nie działać, co trzeba wymienić, co zrobić, żeby to było lepiej. Jako ktoś, kto lubi motoryzację, jest to fajna przygoda. I tak niektórzy właśnie skupiają się na aspektach technicznych tej gry, a jednak ona jest grywalna. To nie jest tak, że gra się jakoś okropnie. Jest grywalna, tylko niektóre rzeczy mogą irytować, jak na przykład dublowana ilość części. Rzeczywiście jest to kłopotliwe, ale ja się przyzwyczaiłem już jakoś teraz. Dobrze, skrzynia biegów wygląda okropnie, ale jest jeszcze na akceptowalnym poziomie i podejrzewam, że te części, które my tutaj widzimy gołym okiem, są w porządku. Zerkniemy sobie na zadanko. Sprężyna przednia. Widzieliśmy, że łożysko piasty było bardzo ukryte, no nie? Co się stanie, jak zaznaczę je gwiazdką? O, shit! Wow, co to było? Nacisnąłem tylde na chwilę. Aha, fajnie, bo jest podświetlone na niebiesko. Bardzo ładnie. Dzięki temu możemy łatwiej tą część namierzyć. Auto niepewnie się prowadzi. Czy możemy coś zbadać w ten sposób? Zaślepka półosi, piasta jest na żółto. Możemy to zbadać w ten sposób. Będziemy badać, co się da. To możemy na ścieżce diagnostycznej jedynie zbadać albo demontować, podejrzewam. Belka jest w porządku. Tuleja gumowa też możemy. A czy ja bym to mógł zdemontować? Coś tak czuję. Ach, skaner OBD, no poważnie. Gołym okiem nie można tego z... O, to można spadać, uwaga. Na żółto, okej. Most. Wał. Amortyzator. No nie, ścieżka diagnostyczna. Sprężyna. Podstawka. Tego nie mogę już. Te zadania powinny być tak zrobione, że powinienem wszystko móc zbadać gołym okiem Tomka. Tuleja gumowa, to nie. Ej. Amortyzator. Wahacz dolny. No tutaj wszystko jest bardzo fajnie. Tu nie możemy tego zbadać. O kurczę, wiecie co? Nie, no tu coś z zawieszeniem musi być. Co my tu mamy? A. Nie, no tu patrzyliśmy, to jest 50% takie równe. Zwrotnica. Kurde no. Chyba wszystkie części zbadam, te co są. Ja myślę, że to może być któraś z gum. Wahacz dolny, my to mamy zbadane. To mamy zbadane. Tam wystarcza zacisk. Kurde! Cylinder. Chyba. A właśnie. Może tutaj coś z cylindrem jest nie tak? Nie, żeśmy to chyba demontowali, było ok. Spróbujmy. Nie. Ups. A to? No nie, wiecie co? Ja to chyba będę musiał znaleźć poza odcinkiem i powiem wam, co było tutaj problemem, bo widzę, że tego to chyba nie znajdę w ten sposób, bo to jest takie niepodstawowe zadanie, nie jest związane z, nie jest to fabularne zadanie, takie ważne, a jest dosyć trudne. Jak to namierzyć dokładnie? Kurde. No nic, moi drodzy, zapraszam was na kolejny odcinek. Trzymajcie się, na razie.